Magdalena Floryszczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie Info Magnes. W dzisiejszym programie spotkanie wigilijne w Sienkiewiczówce, konwent województwa lubelskiego, inscenizacja do Betlejem nie jest daleko, sesja Rady Miasta i Powiatu, jarmark bożonarodzeniowy, akcja Polacy Rodakom, koncert kolęd i słodkich serc. W minioną niedzielę Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej było miejscem spotkania wigilijnego dla mieszkańców tej miejscowości. Wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem, złożyli życzenia oraz śpiewali kolędy. Cicha noc i wśród nocnej ciszy to niektóre kolędy, które rozbrzmiewały w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej podczas spotkania wigilijnego. Jak co roku, w ostatnią niedzielę poprzedzającą święta Bożego Narodzenia, mieszkańcy zgromadzili się, by wspólnie kolędować, rozmawiać i złożyć wzajemne życzenia. Ludzie czują potrzebę przebywania razem, spotykania się, rozmów na różne tematy, a w atmosferze świątecznej jest to szczególnie ważne, kiedy możemy mówić, jak święta wyglądały w czasach, gdy żył tutaj Henryk Sienkiewicz. Spotkanie rozpoczęły dzieci, śpiewając kolędę Dzisiaj w Betlejem, do której przygrywał Michał Kożuch, absolwent szkoły muzycznej w Lubartowie, po czym wszyscy zgromadzeni dołączyli się do śpiewu. Na stole zagościły tradycyjne potrawy wigilijne, takie jak pierogi, kapusta, śledzie, barszczyk czerwony z uszkami, kompot z owoców suszonych przygotowanych przez mieszkańców oraz koło gospodyń wiejskich. Jak mówi Maciej Cybulski, dyrektor muzeum, takie spotkania to przede wszystkim integracja mieszkańców oraz wspólne spędzanie czasu. Cieszę się, że możemy ten spędzić czas razem. W czasach, gdy tak naprawdę każdy żyje coraz bardziej od siebie jakby oddalonym, gdzie coraz mniej mamy czasu, by spotykać się, odwiedzać przyjaciół. To jest dobry czas na to, szczególnie święta Bożego Narodzenia. O poprawie szkolnictwa zawodowego w powiecie łukowskim rozmawiali starostowie województwa lubelskiego na kolejnym konwencie powiatów. Spotkanie miało miejsce w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Kardinał Blas w Klinkach. Rozwój szkolnictwa zawodowego oraz eliminacja bezrobocia to główne tematy Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Na tegoroczne spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich powiatów województwa lubelskiego. Tym razem odbyło się ono 14 grudnia w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Kardinal Palace w Klimkach. Omówiony został ważny dokument dotyczący rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim. Właśnie takim dokumentem jest diagnoza stanu szkolnictwa zawodowego oraz próba wypracowania takich kierunków, w których, czy tych kierunków kształcenia, w które zgodnie z opracowaniami warto, trzeba inwestować. Dokument ten jest szansą na pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także z części infrastrukturalnej, czyli Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na podstawie tego dokumentu możemy uczynić następny krok, czyli przygotować odpowiedni, czy jeden wspólny projekt, czy kilka mniejszych subregionalnych projektów, lub być może jeszcze bardziej rozdrobnić te nasze zamierzenia po to, żeby właśnie wykorzystać możliwości pojawiające się między innymi przed szkolnictwem zawodowym i możliwie jak najlepiej, jak najbardziej rozsądnie już w skali całego województwa te środki zainwestować. W diagnozie wskazano, że w najbliższym czasie mają powstać szkoły oferujące kształcenie młodzieży w takich zawodach jak technik logistyk, technik ekonomista, technik mechanik. Po raz pierwszy odbyło się przedświąteczne spotkanie mieszkańców gminy Adam w Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleberczyków. Młodzież z grupy teatralnej Talia przedstawiła inscenizację Do Betlejem nie jest daleko. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie we współpracy z Domem Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleberczyków w Woli Głowskiej zaprosili mieszkańców gminy Adamów na przedświąteczne spotkanie. W programie zaplanowano inscenizację teatralną pod tytułem Do Betlejem nie jest daleko. Spotkanie uświetni występ Do Betlejem nie jest daleko, który został wyreżyserowany przez panią Zosię Kozłowską, która jest instruktorką zespołu teatralnego Talia, działającego właśnie przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Adamowie. Spotkanie odbyło się po raz pierwszy w niedzielę 20 grudnia.
planie było również wspólne kolędowanie wraz z zespołami ludowymi działającymi na terenie gminy Adamów. Rzeczywiście to się odbywa po raz pierwszy. Co prawda w zeszłym roku spotkaliśmy się na wspólnym kolędowaniu z zespołami ludowymi działającymi na terenie gminy Adamów. Dzisiaj się również spodziewamy tych zespołów, więc myślę, że również one swoim występem umilą dzisiejszy czas. No, głęboko wierzę, że takie występy staną się pewną tradycją, że będą to imprezy cykliczne organizowane tutaj w Domu Kultury na terenie gminy Adamów. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Karol Ponikowski, dyrektor Muzeum Czynu Bojowego Kleberczyków, pragnie złożyć serdeczne życzenia wszystkim mieszkańcom gminy Adamów oraz widzom telewizji Magnes. W imieniu własnym oraz w imieniu pracowników Domu Kultury Pomnik Czynu Bojowego Kleberczyków chciałbym złożyć wszystkim telewidzom najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowych, pogodnych świąt spędzonych w rodzinnym gronie oraz szczęśliwego i wspaniałego nowego 2016 roku. 17 grudnia miała miejsce sesja Rady Miasta. Dzień po niej odbyła się sesja Rady Powiatu. Podczas każdej z nich głównym i najważniejszym punktem obrad było uchwalenie przyszłorocznego budżetu. 17 grudnia w sali konferencyjnej Łukowskiego Urzędu Miasta odbyła się sesja Rady Miasta. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na przyszły rok. Została ona przyjęta jednogłośnie. Burmistrz Dariusz Szóstek podkreślił, że w historii Rady Miasta taka sytuacja nie miała jeszcze miejsca. Główne inwestycje, jakie zaplanowano na 2016 rok, to przebudowa ulic Stodolnej oraz Okrzei, a także modernizacja średniego zbiornika na terenie pływalni letniej przy ulicy Browarnej. 18 grudnia odbyła się sesja Rady Powiatu. Również tu głównym punktem obrad było uchwalenie przyszłorocznego budżetu. Wśród inwestycji pojawiła się m.in. budowa dwóch schetynówek, opracowanie dokumentacji na Centrum Sienkiewiczowskie oraz remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym. W budżecie zaplanowano także 2,5 miliona złotych na wypłatę odszkodowań za przyjęte od miasta grunty pod budowę drugiego etapu obwodnicy. 19 grudnia na Placu Solidarności i Wolności miał miejsce jarmark bożonarodzeniowy. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem oraz złożyli sobie życzenia. Szczególną uwagę przykuwała żywa szopka. Klub Młodych z Cięciaszki Pierwszej wprowadził zebranych na placu w świąteczny klimat. Dzieci i młodzież przygotowały na tę okazję jasełka. Włodarze miasta i gminy połamali się opłatkiem z obecnymi na placu. Organizacje z gminy oraz terenu miasta chętnie uczestniczyły w jarmarku. Cieszę się, że tak dużo stowarzyszeń, tak dużo różnych organizacji, kół gospodyń, sołectw przybywa na ten jarmark. Również ważne jest to, że coraz więcej różnego rodzaju organizacji z miasta Łukowa też chce się tu wystawiać, też chce sprzedawać wytworzone przez siebie produkty. Na jarmarku można było kupić ozdoby świąteczne, a także wiele smakołyków. Ogromną furorę wśród dzieci, ale zarówno i dorosłych, robiła szopka bożonarodzeniowa z żywymi zwierzętami. Bardzo ładne są przede wszystkim ozdoby. Nie spodziewałam się, że tak ładne, tak dobrze zrobione, przepiękne. Naprawdę warto jest tutaj przyjść i coś kupić. 19 grudnia miał miejsce finał akcji Polacy Rodakom. W tym roku, w porównaniu z poprzednimi latami, udało się zebrać rekordową ilość paczek. Dzięki współpracy lokalnych firm i instytucji udało się przygotować aż 320 paczek. W sobotę 19 grudnia w sali konferencyjnej Łukowskiego Urzędu Miasta miał miejsce finał akcji Polacy Rodakom. Jej tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na rekordową ilość zebranych darów oraz przygotowanych paczek. Głównym organizatorem akcji był senator RP Stanisław Gogacz. Akcja jest dynamiczna, akcja się rozrasta. W porównaniu do poprzedniego roku zrobiliśmy paczek więcej o około 80 paczek, bo w tamtym roku było 242 paczki, w tym roku mamy 320. Każda paczka waży ponad 20 kg, czyli to jest około 8 ton. Paczki zostały poświęcone. Wszyscy przybyli, złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. Spotkanie uświetnił koncert kolęd. Wieczorem 20 grudnia odbył się koncert kolęd i słodkich serc. W nastrój świąteczny wprowadziły nas lokalne zespoły i grupy muzyczne.
Tegoroczną gwiazdą był Waldemar Malicki oraz sopranistka Anita Rywalska-Sosnowska. W niedzielę 20 grudnia w hali sportowej zespołu szkolno-przedszkolnego w Łukowie, jak co roku, odbył się koncert Kolęd i Słodkich Serc. Wszystkim przybyłym czas uświetniały występy orkiestry Denty imienia Antoniego Pruchniewicza, solistów Fabryki Piosenki Łukowskiego Ośrodka Kultury, a szczególny zachwyt wywołał występ lokalnych artystów skupionych w grupie Nowy Projekt. Gościem specjalnym wieczoru był Waldemar Malicki, który wraz z sopranistką Anitą Rywalską-Sosnowską rozweselili publiczność, a następnie wprowadzili w świąteczny nastrój. Przekazane zostało betlejemskie światełko pokoju. Jeszcze mamy sporo czasu do rozpoczęcia koncertu, a już idąc widziałem wiele samochodów na parkingu, czyli myślę, że warto Łukowianom takiej imprezy organizować, bo też i czas taki świąteczny do takiego wspólnego przeżywania radości Bożego Narodzenia, a przy okazji mamy akcję charytatywną w postaci zbierania słodyczy. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień.